Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kingdom Come Deliverance. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zakończyliśmy już ostatecznie DLC The Amorous Adventures of Bold Sir Capon, czy jakoś tak to się nazywa po angielsku, po polsku tam jakieś miłosne przygody Jana Ptaszka. Generalnie to plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że znajdziemy sobie wszystkie kawałki miecza Saby. Chciałbym od tego zacząć. I teraz tak, bo jeden fragment mam. Mam wrażenie, że mam fragment z ladeczka, w którym się aktualnie znajdujemy, ale pójdziemy to sprawdzić, dlatego że na pewno fragment tego miecza ma tutejszy kowal. I myślę, że od niego podejrzewam zdobyłem ten fragment, który mam, no ale sprawdzimy to sobie po prostu. Pójdziemy z nim, zagadamy znowu. Zobaczę nawet, jeżeli będę miał tą opcję wyszarzoną, to raczej na pewno ją kupiłem wcześniej. I'm at your service, Sir Knight. W sensie wcześniej kupiłem ten... A, nawet nie mogę z nim pogadać. Dobra, no właśnie, bo z nim powinna być opcja dialogowa, żeby zdobyć ten... kupić od niego właśnie ten nasz cały fragment. Dlatego teraz pojedziemy sobie albo do Ratajów, albo do Sazawy. No podejrzewam, że do Ratajów, bo do Ratajów dużo bliżej. I tak, wpierw będziemy musieli udać się do miecznika. W obydwu tych przypadkach będziemy musieli ukraść te kawałki. Nie będziemy mogli ich zdobyć w sposób jakby uczciwy, generalnie. Tylko też już dokładnie nie pamiętam, gdzie to było. Ja miałem odpaliłem sobie filmik, obejrzałem wszystkie lokacje, w których te fragmenty są, ale nie wiem, czy je tak wspamiętam. Jeżeli nie, to za chwilę sobie to jeszcze odpalę na telefonie i będę lukał na to. Ale wstępnie mniej więcej pamiętam co, gdzie i jak. Na pewno pamiętam drugi fragment w Ratajach, tego pierwszego nie jestem pewien. Ale to zobaczymy za chwilę. Poczekajmy, aż nam się oczywiście Rataje zechcą w końcu wczytać. Okej, okay, dziękuję bardzo. I w ogóle tak zatizuję, bo generalnie będzie niedługo taka trochę miniseria i nie mówię tutaj RFX z innej gry, ale nie będę na razie mówił co to za gra, bo to będzie dosyć raczej krótkie jednostrzałowe. W każdym razie możecie być przygotowani, że niedługo pojawi się nowa mini krótka seria. Dobra, o ile się nie mylę, tak, dobra, tutaj trzeba było wejść sobie po schodach na górę generalnie. Także dobra, mamy bardzo trudne włamywanie. Ja jestem to w stanie otworzyć? Jestem w stanie, dobra. Raczej nikt mnie nie przyuważy. Byle byłbym w stanie znaleźć miejsce. Okej, okay, dobra. Udało się. Puszmy. Okej. Okay. I czy to miała być ta skrzynia? Chyba tak. Sprawdźmy to. Nie jestem tego pewien do końca. Aktualnie. Zobaczmy. Nie. Czyli coś źle pamiętam. Dobra, czyli ta skrzynia była gdzieś indziej, ale dobra, przejdźmy się. Okej. Okay. Chyba, że to będzie któraś z tych skrzyń? Dobre pytanie. Nawet nie jestem pewien, czy to jest tutaj. Dobra, jeszcze otworzę tą skrzynię. Jeżeli to nie tu, to zapewne jest to gdzieś zupełnie indziej. A nie, dobrze, pamiętam, tylko nie ta skrzynia. Dobra, czyli drugi kawałek mamy. Proszę bardzo. Także możemy stąd spadać, żeby nikt się tutaj do nas nie przyczepił, że jesteśmy złodziejaszkiem. Nawet nie wiedziałem, że mogę bardzo trudne zamki otwierać, bo chyba wcześniej nie mogłem, miałem za niską umiejętność. Dobrze, deszcz padał, to też nas trochę przykowerował. Teraz tak, lecimy na górny zamek, dlatego że u tamtejszego kowala również znajduje się fragment miecza. Tak więc chodźmy do niego i za chwilę mu go odbierzemy. Po czym będziemy musieli już tylko pojechać na Talmberg, gdyż na Talmbergu również znajduje się ostatni z kawałków. I teraz tak, generalnie żeby się tam dostać, to musimy wejść do tego domu. Tutaj, czy to będzie otwarte? Musielibyśmy się włamać, niestety jest trochę ciulowa pora na włamywanie się tutaj. Ale myślę, że mogę to zrobić z tej strony. Także zróbmy to. Byleby wejść do środka. W środku sobie będziemy musieli później się pobawić troszeczkę bardziej. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie ma. Jeżeli jest, to trochę będzie problem, bo mam na sobie szeleszczącą zbroję. No dobra, zejdźmy na dół.
generalnie, bo to jest na dole. Tu musimy się włamać tędy, o ile dobrze pamiętam. Także otwórzmy te drzwi. Dobra. I fragment powinien leżeć tutaj. Proszę bardzo. Tak, tak, dobra. Także mamy czwarty fragment. Teraz wyjdźmy stąd. Wydaje mi się, że tu jest bezpiecznie, nikogo tutaj nie ma, także mogę biegać w miarę odważnie, że tak powiem. Dobra. Czyli tyle, jeśli chodzi o rataje. Na to wychodzi. I jedziemy teraz do Talmberku, dlatego że w Talmberku znajduje się kolejny fragment. I później będziemy musieli jeszcze udać się do Sazawy. W sumie nie wiem, czy nawet do Talmberka, czy nawet do Sazawy. A nie, sorry, nie do Sazawy chyba. Dlatego że Zach, który był w Sazawie, pracuje u nas w Przybysławicach, o ile się nie mylę. Także tam będziemy musieli pojechać. Ale w takim razie najpierw Talmberg, bo tam to wiem, że na 100% znajduje się ten fragment. A później pojedziemy do Przybysławic. Przy okazji być może sobie coś tam kupimy, jakieś ulepszonka, jeżeli będziemy mieli coś do ulepszenia, czemu nie? Bo dobrze by było to również w najbliższych odcinkach skończyć. No bo już tam się kończą rzeczy i myślę, że jeszcze tak, no max 10 odcinków, ale to już tak naprawdę myślę, że to jest liczba przesadzona. Myślę, że tak do 5 podejrzewam się wyrobimy z dokończeniem wszystkich tutaj spraw, jakie mamy. Tak mi się wydaje. Zobaczymy generalnie, jak to tam nam czasowo wyjdzie. Tutaj z tego co pamiętam też musimy to ukraść, tylko dokładnie pamiętam, w którym to, w sensie pamiętam, która chata, tylko nie pamiętam, gdzie, w którym miejscu się dokładnie znajdował ten fragment. No ale jako, że będzie noc, to myślę, będzie nam prościej trochę nawet to ogarnąć, tylko będziemy musieli też kawałek przejść i się rozebrać, bo jednak w nocy to tam będą ludzie, czyli dobrze było, żeby mnie nie wykryli. Także będziemy musieli być cicho generalnie na tą akcję, ale wpierw znajdziemy domostwo, dopiero później się rozbierzemy, dlatego że mniej więcej mam pojęcie, dlatego że w tym filmie gościu nie pokazywał lokacji na mapie, tylko ogólnie no rozejrzał się po okolicy. Weźmy sobie też pochodnie, bo gówno widać niestety. Niestety się słaba pogoda na takie, znaczy z jednej strony się dobra pogoda trafiła, bo jesteśmy kryci przez deszcz trochę, jeśli chodzi przynajmniej o dźwięk. No ale jest też ciemno, także trochę mało widać, no ale cóż. Dobra, tutaj odbijamy. I wydaje mi się, że to jest w dosyć odległej części wioski od nas. Także chodźmy. Chodźmy tam, tutaj jeszcze kawałek. Będziemy musieli przejechać przez most. Właśnie, niestety, kurde mać, w nocy będzie gorzej, ale tak, tu jest most. I o ile się nie mylę, to będzie ta chata tutaj, po prawo. Tak więc, jak mówiłem, dlatego że tutaj zapewne już będą domownicy, to się rozbierzemy, przede wszystkim z naszej zbroi, żeby nam nie trzeszczała. Tu już naszyjnik też, chociaż nie wiem, czy on cokolwiek robi. Dobra. Mamy włamywanie bardzo łatwe, także od razu włammy się. Mam nadzieję, że tam w środku nikogo zaraz nie będzie na wejściu. Generalnie. Ale póki co nikogo nie widać. O ile się nie mylę, to powinno być tutaj. Za tymi drzwiami. Chyba. Zobaczymy. Bo nie jestem pewien. I to też tak gdzieś miało leżeć. O właśnie, tutaj. Dobra, mamy fragment. Jestem ciekaw, jakbyśmy mieli to niby samemu znaleźć, bo wiecie, no ja mam film, ale kurwa, no jakby po pierwsze wejść do jakiegoś randomowego budynku w Talmberku i jeszcze zauważyć ten fragment, to trzeba być naprawdę, no nie wiem, jakim wariatem generalnie. No ale udało się, to mamy. Także zostaje nam tylko Zach, no i właśnie Zacha mamy teraz u siebie w Przybysławicach, także tam się będziemy musieli udać. Będziemy musieli go generalnie okraść, bo chyba nie będę w stanie go zmusić do tego, żeby... albo przekonać właściwie, może słowo zmusić to trochę na wyrost jest. W każdym razie miejmy nadzieję, że uda się nam go przekonać. Spróbujemy z nim o tym jeszcze raz pogadać, już mam wrażenie, że kiedyś próbowałem i on się nie zgodził. No, ale nie jestem pewien. Dobra, w każdym razie wracamy do Przybysławic. Tam też się prześpimy, bo tam mamy spoko miejsce do spania. Po to sobie rozbudowaliśmy też tą siedzibę rządcy.
żeby mieć gdzie pospać. Już teraz trochę może tego żałuję, bo generalnie miałbym być może już na ulepszenia w kościele, no ale to wiadomo, kasa nam się odłoży, teraz podejrzewam, dostaniemy jakiś nowy dochód, się prześpimy, pójdziemy pogadać z Zachem i być może nawet będzie nas stać na rozbudowę przy Bysławic, zobaczymy. Na to szczerze liczę, ale czy coś z tego wyniknie, to zobaczymy. Na razie sobie czekam, aż się nam gra wczyta. Mamy chwilę uładowania ciemnego ekranu. I pewnie będziemy musieli tak chwilę poczekać, bo to niestety chwilę potrwa, bo dosyć daleko się przenieśliśmy, praktycznie drugi koniec mapy. Dobra, tak więc lecimy. Lecimy do góry i lecimy wpierw, jak mówiłem, do naszej kwatery. Tam się prześpimy troszeczkę. Po czym sobie pogadamy z Zachem. A jeżeli nie będzie chciał podobrać, no to generalnie zajebiemy mu to po prostu. Okradniemy go. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie my mamy nasze posłanko? Nie tutaj. Tutaj gdzieś? No, nie bardzo. Halo. Tutaj sobie śpi ktoś. Znaczy, tu niby mogę spać na ławce. Wątpię, że to będzie dobry sen. Ale dobra, no połóżmy się tak o. Byle by nam się zregenerowała energia. I tak komfort 70 na walonej desce z kawałkiem futra. Naprawdę. Znaczy nie, żebym narzekał, bo mi to jak najbardziej pasuje, ale nadal to jest trochę dziwne. No ale cóż, czegoś tutaj gra chyba nie przewidziała. Co ciekawe, strawa mi nie spada. To dobrze, bo jeszcze być może będziemy pracować na bonus, którego nie mam. Dobra, starczy. Zach powinien wstać, za chwilę sobie jeszcze zjemy suszone mięso, jakie mamy. Być może sobie uzupełnimy też od razu zapasy, jak tutaj jesteśmy. To mam wrażenie, że jest jakiś bug, te ciągle udoskonalona siła, bo wątpię, żebym ciągle dostawał bonusy do siły. To już bym był tak dojebany, że masakra. Generalnie, weźmy tą pochodnię, schowajmy, bo mnie będzie denerwować. Ogólnie mam strzał wyekwipowanych, to też możemy sobie coś tam założyć. Nie wiem, gdzie tu jest liczba sztuk. Nie wiem, bo tu mam jakieś po jeden, dwie. Tych mamy w pizdu. Także te sobie wyekwipujmy. Dobra, i otwórzmy. W sumie zobaczmy od razu, jak stoimy z kasą. Wait. Grosze, 8000. Ile kosztują ulepszenia? Pewna siedziba, tutaj kościół. O, możemy, dobra, no to co, ołtarz w takim razie budujemy, czemu nie? Chodźmy po Mariusza. You've decided? Good. Let's get building. No to let's get building. Nie będziemy musieli daleko biec. W sumie to mnie też stać na kolejny upgrade, tak więc akurat sobie już chyba wymaksujemy. W takim razie w tym odcinku przy Bysławicy na to wychodzi. Także mi to jak najbardziej pasuje. Więc dotrzyjmy na miejsce i pogadajmy z Mariuszem. We're gonna build here. Right here. Ready to start? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've still got the means. We'll get stuck in then. No i dobra, zobaczymy, jaki tutaj ołtarz nam zbudują. Wzrost reputacji mamy. Spoko, zobaczymy, czy jakiś kolejny też osąd do rozstrzygnięcia się pojawi. Proszę bardzo, mamy ołtarz. No nie wygląda jakoś jebitnie, jak na przykład, wiecie, jakieś ołtarze Wita Stworza, czy coś u nas w Polsce, ale nadal, no spoko, mam też ambonę do kazań. Wygląda dokładnie tak samo, jak wszystkie podejrzewam inne ołtarze w tej grze, bo to ten sam model, ale okej, okay, nie będziemy oceniać generalnie oczywiście reużywania, nie wiem, czy takie jest słowo po polsku, ponownego być może używania, to jest lepsze określenie po polsku, asetów. W każdym razie od razu udziabnijmy sobie drugi upgrade, no bo czemu nie, skoro mnie stać, to myślę, że nie ma przeciwwskazań generalnie na to, także ulepszanie. I choć Mariusz, wracamy pod kościół. Skończymy to przy okazji w tym odcinku, bo tak naprawdę musieliśmy jeszcze tylko ulepszyć kościół, żeby zakończyć całe zadanie. Tak więc chodźmy z powrotem na zewnątrz i za chwilę pójdziemy poszukać Zacha. A, i miałem zjeść coś i zapomniałem o tym. Ale na szczęście chyba mi nie spadło nic. Także, o, w ogóle te jajka mamy. W sumie je zjem, bo się zepsują. To już się zepsuło, tak więc wyrzucimy. I suszone mięso dojemy sobie. Dobra, i trzeba będzie zrobić zapasy, ale to też za chwilę. Jak już jesteśmy przy Bysławicach, to od razu sobie ogarniemy, ale wpierw upgrade kościoła już ostateczny i nowe freski będziemy mieli na ścianach. We're gonna build here? Indeed. Can we begin? I'm ready.
I'll just quickly check again that we have everything we need. Hmm. We've still got the means. We'll get stuck in then. No i znowu, niby kilka dni później, ale tak naprawdę nic nie minęło. Odbuduj kościół, cel osiągnięty, proszę bardzo. No i teraz to środek wygląda jakoś przyzwoicie. No, tak to już może jak najbardziej wyglądać. Mamy ładne obrazki, przedstawiając jakieś tam sceny biblijne, czy nie wiem, inne rzeczy. Generalnie, także zajebiście. I czy coś w związku z tym, że skończyliśmy tego questa, się nam pojawi? Zaraz zobaczymy. Jeszcze animacja musi się dokończyć. No bo cel osiągnięty, odbudowaliśmy kościół. Co teraz? Czy pojawi nam się nowy cel? Poinformuj pana Dziwisza o odbudowaniu Przybysłowic. Okej, czyli musimy się jeszcze spotkać z Dziwiszem, żeby to ogarnąć. Dobra, tak więc wpierw, zanim to zrobimy, to idziemy tak. Poszukać Zacha, który jest płatnerzem, ale też w sumie jak już tu jesteśmy, to chodźmy od razu do rzeźnika, który jest centralnie przede mną. Kupimy sobie u niego więcej suszonego mięsa, żeby mieć z czym biegać gdzieś tam na później. I dopiero później gdzieś tam zgarniemy Zacha. Czy ty jesteś, nie, ty jesteś strażnikiem, ty jesteś rzeźnikiem. God be with you! Panie żeberko. Let's talk business, weźmy sobie suszone mięso. I co, weźmiemy sobie Maxa? Myślę, że tak, to już podejrzewam i tak ostatni raz, kiedy kupuję to w tej grze. Potargujmy się. We do something about the price. All right, so. Postaramy się z niego wycisnąć sporo. We agreed? That's a poor offer. Dobra, wiem, że poor, ale myślisz, że na tyle się zgodzisz? Since it's you. Come now, just a little more and we have a deal. Mocny negocjator. No dobra, to się zgódźmy. Very well, I agree. Dobra, także udało się utargować. Jesteśmy lekko przeciążeni. Wrzućmy sobie coś na konia, nie wiem co. Nie wiem, chociażby tą tarczę. Bo którą? Ja miałem tą, czy... Tą tarczę Zula sobie wrzucimy. O, diabelskie spojrzenie będziemy mieli, czemu nie. Dobra, teraz tak, idziemy do płatnerza naszego. Tutaj. I tam powinien znajdować się Zach. I Zach powinien mieć dla nas ostatni fragment miecza, którego potrzebujemy. Także mam nadzieję, że uda się go nam jeszcze w dzisiejszym odcinku wykonać. I także, że uda się spotkać z Dziwiszem. Fajnie by było już te dwie rzeczy sobie zakończyć. Tu mamy Bruce, a tu mamy Zacha. Cześć. Good day. Poszukuję odłamków miecza. I w sumie weźmy to. How do you like working for us? The workshop is as good as any, Master Bailiff. You're doing a fine job with this place. The swordsmith from the town said he was after the pieces of a sword from some Queen of Sheba. A pilgrim was selling them a while back. I know he's after those, but he's out of luck. He should have bought it while he had the chance. I still have mine on me. It brings me good fortune, and I shan't sell it. Not even... Not even for a king's ransom. No właśnie, czyli od niego nie możemy tego w żaden sposób generalnie wyciągnąć. O, kuźwa macie, no dobra, tylko widzę, że... No właśnie, może być problem z tym, żeby to zrobić tutaj u nas. Ha, ja nie wiem, gdzie Zach generalnie przebywa, gdzieś tak na przykład po zmroku. Przeczekajmy chwilę, być może coś nam się tutaj zresetuje, bo musimy go okraść. Innej opcji nie ma, niestety. No nic, zobaczymy. Przeczekajmy chwilę i zobaczmy, czy chociażby strażnik sklepu gdzieś odejdzie. Chociaż na moment. Trochę się też boję, bo mam wrażenie, że on się zorientuje. A nie wiem, gdzie on cholera śpi, to jest największy problem. Mówicie, szkoda, że tego nie zrobiłem zanim go mamy... Zanim on tutaj przybył, no nie, jeszcze tutaj ktoś jest. Chyba, że on śpi tutaj. No jest taka opcja, że on śpi tutaj. Dobra, zobaczymy, w takim razie przeczekajmy sobie gdzieś tam do północy. Już tam poklikałem dalej, ale anulujemy sobie gdzieś tam koło pierwszej, drugiej w nocy. I miejmy nadzieję, że on tu będzie spał, będziemy go w stanie łatwo okraść. I będziemy mogli dzięki temu zrobić sobie ten miecz i jeszcze pojechać na spotkanie z panem Dziwiszem. Być może najpierw o Dziwiszy zahaczymy, bo chyba... Wybaczcie to krótkie cięcie, ale mi się odbiło. Chciałem powiedzieć, że z tym mieczem to musimy wrócić do Sazawy, a tam Berg będzie po drodze. I zapomniałem anulować. Ups, wybaczcie. Znaczy, tak, noc jeszcze będzie, tak więc to nie problem. Nowy poziom w czytaniu, co jest? Czemu mi te umiejętności same się wzrastają?
Znaczy nie, żebym narzekał, bo jak najbardziej mi to pasuje, czyli może naprawdę mi się ta siła tak kucia udoskonala cały czas. Ciekawie. No ale dobra, ściągamy wszystko. Co by nie hałasować za mocno. Okej. Oj, co ciekawe, mogę tak po prostu wejść tutaj. O, okej. That's some interesting stuff. Tu jest litka. Okej. Twórzmy tu. I czy tu jest Zach? Czy ty jesteś Zach? Tak. Czemu... A, dobra, mogę kradnić z kieszeni. Okej. Tak więc to pójdzie w nocy oczywiście bezproblemowo. Gościu nawet się nie szczeli, że mu to zwędziliśmy. Tylko musimy wpierw znaleźć to u niego. W eku, proszę bardzo. I mamy ostatni fragment miecza. Okej. Dobra, tam zostawimy mu otwarte drzwi. Może go nie przewieje. Ale tutaj za to zamkniemy. Fajnie, że jest w przybysowicach, bo w przybysowicach widzę do wszystkiego, do każdego miejsca mamy klucze. Także nie było problemu z wejściem. Tak więc dobra. Zakładamy sobie wszystko, co tutaj mamy do założenia. Okej. I w takim razie lecimy na Talmberg spotkać się z Dziwiszem. Tylko jeszcze na wszelki wypadek sobie zaznaczę to zadanie. Dobra, i mapa, pełen ekran, Talmberg, szybka podróż, ciśniemy. Tak więc przy okazji zakończymy również to DLC, generalnie, na to wychodzi. Będziemy mieli jeszcze do rozbudowania siedzibę rządcy na maksa, także na pewno to zrobimy, bo chciałbym wymaksować przybysłowice, tak naprawdę wymaksować. Nadal nie wiem, czy jest za to jakaś trofka, jeżeli jest to spoko, jeżeli nie ma, no to trudno. Jakoś bardzo mnie to boleć nie będzie. Tak więc dobra, jesteśmy na Talmbergu, będziemy musieli trochę pewnie przeczekać, bo na pewno Dziwisz teraz nie będzie aktywny, niestety. W kolejnych odcinkach zajmiemy się na pewno strzelaniem w kłody, walkami na arenie i ogólnie maksowaniem tego wszystkiego. Być może nawet podłożę ten worek dla Andrzeja tam w karczmie, bo no, ten quest mnie będzie generalnie prześladować, mam wrażenie, do końca mych dni. No ale zobaczymy. Jeszcze podejmę gdzieś tam decyzję. Na razie czekamy do tej 9. Mam nadzieję, że nikt się zaraz nie przypieprzy, że to choć przez ten króciutki dosłownie okres czasu nie miałem pochodni wyciągniętej. Oby. Bo jeżeli tak, to się zdenerwuję, będę musiał znowu przeklikiwać dialogi, ja tego nie lubię. W każdym razie mamy 9, także NPC-towie powinni być aktywni wszyscy. Włącznie z panem Dziwiszem. Tak więc chodźmy, porozmawiajmy z nim o tym. No i pewnie otrzymamy jakąś fajniejszą nagrodę, która być może pozwoli nam doinwestować jeszcze właśnie w siedzibę. Udoskonaloną retorykę znowu. I mamy ratajski turniej, trzeba będzie się tam udać. Dobra, czyli chyba miecza nie zrobimy w takim razie w tym odcinku. Chociaż turniej się odbędzie jutro, to nie, to zdążymy. Okej, to zajebiście. To też w następnym odcinku na pewno sobie turniej zrobimy. Bo akurat on nam tak czasowo powinien wyjść. On gdzieś powinien być tutaj na górze. Nasz pan Dziwisz. Henry, I'm glad you stopped by. No, też jestem, tylko nie wiem, gdzie jest twój mąż. Potrzebuję twojego męża. Aha, twój mąż jest chyba za tą ścianą. A nie, twój mąż się gdzieś przemieszcza. Czy on jest na przykład gdzieś tu? Nie. Czyli bardzo możliwe, że jest na murach. Mam wrażenie. Tylko tam niżej, dobra. To czekajcie, jak tam się szło? Nie pamiętam do końca. Tu możemy sobie odbić, tu możemy sobie odbić. No mam nadzieję, że on tutaj będzie, bo jeżeli nie, to się trochę zdenerwuję. Że będę musiał tak biegać, żeby go znaleźć. Mam tutaj rządcę. Ale Dziwisza nie widać. Ale jeszcze przebiegnijmy dalej. Jest, dobra. Dzień dobry, panie Dziwisz. Melduję wykonanie zadania. Sir Divish, I finished the assignment you gave me. Pribislavitz is up and running once more, and making money. And the church is as good as new. Indeed? That's excellent news. I can't wait to see it for myself. Of course. We can go right away. See you later. No i dobra, mamy achievementa również za to. Oczywiście wy nie widzicie samego powiadomienia, ale jest. Doprowadź do odbudowy Przybysławic. Osiągnięcie nazywa się Wójt. Spoko. Bardzo, bardzo fajnie. Tak więc znowu chyba tam wrócimy niestety. Znaczy stety, niestety. Będziemy stąd musieli po prostu wziąć szybko podróż do Sozawy. Well now. I've heard some reports, but to see it with my own two eyes. Beautiful. Me and Marius did our best. As you saw on the way here, the village is prospering. Trade is booming.
And the villagers are doing well. I saw the new buildings as we were riding in. You've both done a magnificent job. I owe you my gratitude and commendation. Thank you, sir. How did you manage it so quickly? We had to clear the woods and the ruins of the former buildings. I arranged supplies of building materials and victuals from traders nearby. Thanks to which we were able to build what you see here today. And the church here has become the dominant feature of the whole village. I'm especially proud of our church. Indeed, you have plenty to be proud of. Thank you both. I can say wholeheartedly that you have not disappointed me. On the contrary, you have exceeded my expectations. It's been an honor. I quite concur. Master Marius, I'd like you to stay on in the village. As soon as things have settled in the province, we can begin with the expansion as planned. As you wish, my lord. As for you, Henry, as I promised, you shall continue to have the income from the village, as well as the bailiff's office. Thank you, my lord. I thank you, Henry. Few could manage what the two of you have achieved here. No dobra, tak więc ostatecznie to DLC jest jakby również zakończone, chociaż nadal możemy sobie Przybysławice rozbudowywać. Aktualnie oczywiście nie mamy za bardzo funduszy na to, żeby to dodatkowo rozbudować. Przynajmniej jeśli właśnie chodzi o tą siedzibę rządcy, generalnie potrzebujemy 9000, tak więc tyle aktualnie nie mamy, tak więc jeszcze tutaj na pewno gdzieś tam kiedyś wrócimy, a teraz chodźmy i ogarnijmy sobie miecz. Tu mamy oczywiście turniej, ale to na razie nie. Tylko zaraz, bo ten miecz królowej przeniesie do miecznika w Sazawie. Szkoda, że mi tego miecznika nie oznacza, bo nawet nie wiem, który to jest miecznik. Chyba ten, o ile się nie mylę. Czyli tu się mamy udać. Wpierw w takim razie do Sazawy. Szybką podróżą i za chwilę pójdziemy właśnie do tamtego miecznika. Damy mu te fragmenty. Miejmy nadzieję, że dostaniemy jakiś miecz, który jest lepszy od tego, który teraz mam. Jeżeli tak, to naprawdę zajebiście. Jeżeli nie, no to trudno. Przeszkoda, unikaj. Dzięki. Nie udało mi się? Oh. That's something new. Kiedyś mówiłem, czy jest w ogóle możliwe, żeby to się nie udało. Jak widać, jest. No spoko. Na 88% szans. Ciekawie. Dobra, ktoś tam tutaj będzie chciał z nami się bić, ale to ja sobie zaraz po prostu wskoczę na konia i stąd zacznę spieprzać. Albo... au. Dobra, tam. Ała, fuck, dobra, bo ja... dobra. Kurwa mać, no nie mogę wyciągnąć miecza. Miecz wyciągaj, Henry. Jesus Christ, żeby mnie jebane wsioki tak pobiły. Boże. Masakra jakaś. Ała, dobra, bo ja nic nie widzę generalnie. No jeszcze go nie trafiłem, no niemożliwe. Jezus Maria, no żeby mnie wsioki tak pokonały. No chyba kurwa nie. Trzeba było od razu, cholera. Trzeba było od razu zająć się walką. W ogóle z kim wy kurwa jesteście, że mnie śmiecie w ogóle atakować? Generalnie. Jezus Maria, no tak mnie sprali. Co jest w ogóle śmieszne. Biorąc pod uwagę, wiecie, że ja wykrywam turnieje rycerskie, zaraz kurwa zginę. Autentycznie, zaraz kurwa zginę. Umrzesz. No kurwa mać. To jest jakaś parodia przecież. Jezus Maria, ej no zginę. Zginę, nie ma wafla. A jeżeli nie zginę, to dosłownie fartem. Generalnie. Dobra. No dwóch zostało, ale jestem kurwa tak mocno ranny, że to jest pojebane. Generalnie. Au. Jeszcze pieseła mojego bije. Cholera. Ała. Wow, gdzie ja jestem? Nic nie widzę. Dobra. Okej. Okay. Pokonani. Tylko jesteśmy cali zakrwawieni. Generalnie. No poszło to generalnie no najchujowe, jak po prostu można mogło być. Dobra, ale opatrzymy się. No, trzeba będzie skorzystać z łaźni. Niestety. To od razu tam pojedziemy pewnie. Także weźmy sobie szybko podróż. Dobra, i mam nadzieję, że już teraz bez żadnych przygód po drodze się uda nam dojechać do Sazawy. Proszę. No, przy okazji nam się zdrowie, widzę, samo będzie regenerować, tak więc... być może... Znaczy nie, na pewno skorzystamy sobie z usług łaźni. Chociaż nie, no w sumie będziemy mieli panu powyżej życia. To nie, to jednak nie będziemy korzystać z usług łaźni.
Miałem nadzieję, że to w miarę szybko. No strasznie mi to... Nie mieszaj się do tego i dziękuję, teraz się udało. Generalnie strasznie mi to plany popsuło, bo trochę ten odcinek będę musiał przedłużyć, ale to nic. Chciałbym już ten miecz z Saby ogarnąć w tym odcinku. Życie to mi się widzę zregeneruje na full, tak więc nie będziemy jednak korzystać z łaźni. Chociaż, znaczy nie, bo w sumie w łaźniach nie naprawia się przecież ubranie. To bym musiał zrobić gdzieś tam u specjalistów. Tak więc być może zrobię to poza odcinkiem, bo na odcinku to nie ma sensu, żebym wam to pokazywał, bo wydaje mi się. Gdzieś tam to zrobię pomiędzy, o ile nie zapomnę, a bardzo możliwe, że zapomnę, bo pewnie tą zbroję to mamy ściulaną już także masakra. Między innymi przez tą walkę na pewno. No, zobaczymy. Na razie czekam, aż nam się załaduje Sezawa. I biegniemy do miecznika. Miejmy nadzieję, że dobiegnę tam już bez konia, bo mi się nie chce go wołać. Sobie tam przebiegniemy sprintem. Miejmy nadzieję, że właśnie na jednym tchórze, tak powiem. I mam nadzieję, że to ten gościu nam to zlecił, bo w sumie to kompletnie tego nie pamiętam. Ale no, za chwilę zobaczymy. I ktoś tam kogoś okradł. Ale mało mnie to obchodzi. Generalnie, chyba że akurat przebiegnie koło mnie, no to wtedy gdzieś tam mogę się zainteresować. Czy to jest to? No jest tu Bruce. I miecznik jest w środku. Nie wiem, czy to on. Tak szczerze. Zaraz zobaczymy. Otwórzmy drzwi. Okej, jest przekupka, żona miecznika. A gdzie jest miecznik? Ja chcę miecznika. Samego. A, on jest, no tak. Gdzie może być miecznik? Tutaj, dzień dobry. I hope I can be of help to you, Knight. It took quite some doing, but I have all the pieces. Really? Well, that is marvelous. Give it to me, and I'll get to work right away. Here's your money, and if you want to see the result, come by tomorrow. I should have it done by then. Fine. Thanks. Goodbye. Okej, 150 groszy, czyli no mało, ale dostaniemy też, jak rozumiem, miecz. Zaczekaj, aż miecznik go wykona. No dobra, czyli musimy przeczekać jakieś 24 godziny mniej więcej, tak więc sobie tak klikniemy. Cały dzień czekania. Postoimy sobie tutaj u niego na podwórku cały ten czas. No i za chwilę zobaczymy sobie ten miecz na dobre zakończenie tego odcinka. Także jeszcze chwilę czekania nas czeka, dopiero jesteśmy w połowie. Tak naprawdę. Myślę, że sobie anuluję też to wcześniej, powinno to już być gotowe, mam nadzieję. Tutaj gdzieś właśnie koło tej 16 czasu gry. No i zobaczymy, czy będzie to lepsze w statystykach niż to, co mam aktualnie. Tak więc anulujemy. I chodźmy, pogadajmy z nim. I am honored that a knight such as you takes an interest in me. I za jedzenie nam się dodatek odblokował, spoko. So, have you forged the sword? No, I told you to come later. Kurwa, ale jestem pośledzony, zapomniałem o ratajach i o turnieju. Fuck. No cóż, trudno, zdarza się. Będziemy musieli przeczekać jeszcze tydzień czasu gry. Ja to gdzieś tam sobie zrobię pewnie poza odcinkiem. No bo to trochę nie pykło. Dobra, i mam nadzieję, że teraz wykułeś, bo już teraz minęło ponad 24 godziny. Także zapytajmy go o to jeszcze raz. Też nawet nie wiem, ile jeszcze tych turniejów muszę wygrać, żeby mi się to już więcej nie pokazywało. Nawet nie wiem, czy w ogóle jakby ten turniej się kiedykolwiek kończy, no ale zobaczymy. So, have you forged the sword? No, I certainly have. And? It's wondrous. Even I can feel its power. I think this is my life's greatest work. I'll never make anything to match it. Do you want to buy it? Czemu nie? Very well. I'll buy it. I knew you'd appreciate it. You won't regret it. See you later. Dobra, i gdzie to niby jest? Łaska Boga, miecz Gierm... Aha, wait, to... Nie, tak, to są jego. Okej. Gdzie to jest? Bo nie widzę tutaj tego miecza. Wierny towarzysz, no jest gorszy. Powinno to się raczej nazywać miecz królowej z Saby, ale... tego jakoś nie widzę. Zabójca, no jest generalnie gorszy. Wójtowska buława, wierny towarzysz, gorszy. Szpikulec, Cordelas, pojedynkowicz. Pojedynkowicz to jest to, co mam teraz. Niezłomny, niebój.
Nałożnica najemnika. Miecz królowej Saby jest za 2000 i jest dużo lepszy. Ło, panie, bierem. Ile on kosztuje? 2000, ale poradzimy sobie, potargujemy się jeszcze. Let's have a word about the price. Alright, so. No, generalnie trzeba przyznać, że całkiem dojebany ten miecz. Oczywiście postaramy się sporo utargować. Since it's you. More. W ogóle u niego też widzę, możemy sprzedać trochę ekwipunku, gdybym miał, bo ma całkiem sporo złota. Finally, a reasonable sum. Tak więc dobra, mamy, no to wychodzi nowy miecz. Co prawda na samym koniec gry, tak więc trochę to późno, no ale cóż. Dobra, ten pojedynkowicz, albo może to bardziej odłożymy sobie na konia, żeby nas nie przeciążało. No i cóż, w tym odcinku w takim razie to by było na tyle. Tak ten miecz się prezentuje, nie żeby on się jakoś mocno różnił od innych mieczy. No w każdym razie, jak mówiłem, w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.